Warszawa, 37 stopni, parówa straszna. Specjalnie z nadmorza pojechałem, żeby spełnić waszą obietnicę, żeby udowodnić wam wszystkim, że rzeczy niemożliwe stają się tylko trudne. Dzisiaj przedstawię wam gościa, który oprócz milionowych odtworzeń na YouTube posiada to coś, co się nazywają rockowe jaja i nie dał się wydymać przez firmy fonograficzne po wygraniu drugiego miejsca w Voice the Poland. Przed państwem specjalnie i z okazji Łukasz Łyczkowski. Ja ci rock'n'roll! Siema! Siema! Kto tu ma? Siema, Żuka! Cześć, brachu! Siema! Cześć, Bartuniu! Siema! Wreszcie się spotkaliśmy, słuchaj, co? Jak zobaczyłem, ile masz odtworzeń w YouTubie, to mnie k***a wzięła, no. A ile mam? No kilkanaście milionów. Zajebiście, nie? Cieszę się tak, wiesz. Słuchajcie. Ale głupa. Dobrze wiem, ile mam, po prostu, wiesz co, cały czas to oglądam, to jak wiesz, bogaci oglądają konto, nie? I się tak. Tym napawają, to no ale dobrze, wiesz. Ale to dobrze. Różnica jest taka, że ty nie nabijasz tego sztucznie, tylko to się dzieje naprawdę. Może krótko powiem. Żebyś wiedział, właśnie dla mnie, ja mam w ogóle hopla na tym punkcie, bo to jest dla mnie wielka duma, bo wiesz, że jest coś takiego jak podbijanie przez jakieś liczniki, komputery, tak. I firmy ci to robią, tak. Wiesz, chcesz tak. Mieć hiciorka, to wytwórnie kręcą. Na kanale Rockman za kółkiem, Łukasz Łyczkowski, live. Brawo, brawo. Słuchajcie, dzieciaczki z radia, co mówicie, że wygracie utwory. To jest rock and roll. To i przestańcie pić piwo karmelowe i jeździć na hulajnodze. Gdzie ja mam gapić się, bo pokaż mi to. Obojętne, możesz tu, możesz w środek. No, to w każdym tak. Bądź razie to u mnie to jest tak, że my nic nie kręciliśmy i to po prostu społeczeństwo tak. Nas wybrało. Czyli nie wszyscy słuchają disco polo. Nie, my nie.
Słuchajcie, mówią o nim następca Rydla. Mówią o nim, dziewczęta już nie wspomnę, bo wystarczy, poczytajcie komentarze. Łukasz jest rockmanem z krwi i kości, który udowodnił wszystkim, że można mieć jaja i nie dać się zbajerować po sukcesie telewizyjnym firmom fonograficznym, które z natury są złodziejami i oszukują was muzyków, co wam krótko udowodnimy. Dlaczego nie podpisałeś kontraktu z wytwórnią fonograficzną po wygraniu drugiego miejsca Voice de Poland? Wiesz co, bo to było tak, że w zasadzie to trzeba sobie szczerze odpowiedzieć, że takich jak ja, obecne wytwórnie, które są na rynku, po prostu nie chcą, bo przede wszystkim jestem dla nich jak jakaś cepelia swoista, jak muzeum, jak jakiś antyk, który nie wiadomo co z nim zrobić, bo tak, bo przecież wiadomo, że... Pojadę kawałek, bo to rok mój zakupię. Tak, no to trzeba trochę przejechać, nie? Pokaż mi Warszawę. O, proszę, bo ale co, rock and roll czy by night? Tak, dobrze. I tak mi pokaż. Dobrze. Słuchaj, tacy jak ja nie są atrakcyjni dla ich targetu. Oni mają target dla młodzieży, a wiadomo, że oni młodzież okupiają chłamem i dają im całkowicie innych artystów ode mnie, bo ja jestem chyba całkowicie odwrotny od zapotrzebowania obecnego rynku. I dlaczego ja nie podpisałem? Ponieważ umiem czytać i pisać i to, co dostawałem do podpisania, urągało jakiejkolwiek mojej inteligencji, jaka mi już została przez te lata rock'n'rolla. I po prostu było to nieuczciwe. Byłbym totalnym idiotą, gdybym w ogóle coś takiego podpisywał, bo ja raczej staram się być wolny w życiu, a nie być niewolnikiem, na pewno jakimś pieskiem wytwórni. No właśnie, a wiesz, że młodzi ludzie nie czytają kontraktów, tylko się cieszą, że ich będzie wydawała. Ja przestrzegam, wytwórnia. Wchodzą do różnego rodzaju talent show, podpisują i już są w sidłach na 10 lat, są i spłacają komuś kredyt. I ja ciągle, oczywiście, ale na pewno nie sobie. Więc no tak jest, no ja przestrzegam młodych, żeby po prostu patrzyli co robią. No. Widzicie, można mieć kilkanaście milionów odsłon i być prawdziwym, szczerym wobec siebie i wobec życia rockmanem. Łukasz, jak to się robi, że się zapełnia sale koncertowe bez wielkiego halo, bez pompy i bez śpiewania idiotycznych piosenek? Słucham. Wiesz co, no robi się to tak, że zacznijmy od tego, że najpierw pisze się bardzo normalne, szczere piosenki, które nie mają w ogóle krzty myślenia, czy będą hiciorkiem w radio. Następnie piszesz tekst nie o dupie Maryny, nie o kocham Helenkę, tylko też o miłości piszesz, ale piszesz żeby każdy wers był z twoich trzew i o tym, co przeżyłeś. I to już mamy szczerą muzykę, szczery tekst i wtedy zbierasz sobie szczerych braci wokół siebie w zespole, nie jakichś chłopców najemników z castingu, jakaś ściema, która jest często. I już masz w tym pakiecie szczerości, już masz te trzy fundamenty, czyli braterstwo z krwi, kości, granie i piosenki, które są bez żadnych kalkulacji typu, czy są trendy, czy są marketingowo uchwytliwe. Dobra, i potem jedziesz do szczerych ludzi i grasz uczciwy, normalny koncert. Przyjeżdżasz na miejsce, nie siedzisz w busie, wiesz, zaciemnione szyby, ej, teraz nie podchodź, nie teraz. My nie śpimy często po hotelach, tylko po hostelach, bo wolimy, bo jest bardziej swojsko. Jemy w barach mlecznych, a nie jakieś shity. Nie dlatego, że nie ma sianka, tylko po prostu, bo jesteśmy tacy, a nie inni, bo jesteśmy swojscy. No i dobra, jedziemy na ten koncert i po prostu jesteśmy dla ludzi. Jeśli człowiek przyjeżdża na mój koncert, a do mojej mózgownicy doszło, że zapłacił 30 zł za to, żeby mnie zobaczyć, to mi to daje taki impuls do łba, że ja teraz muszę mu dać szczęście, tak? Słuchaj, Łukasz, zajebiście, a powiedz mi, co sądzisz, jakie masz zdanie na temat, powiedz tylko w takim jednym długim zdaniu, na temat procederu dopisywania dziennikarzy radiowych do ZX-ów w zamian za granie z utworu. I jedna rzecz, jak ci się podoba stwierdzenie dziennikarza, że teraz gramy dla państwa to? No pan dziennikarz najwyżej, to te ostatnie aspekty ci powiem, że pan dziennikarz najwyżej może puścić otwórczo play, tak? Więc on nie gra tego. Ale tak sobie wymyślili i tak sobie... Oni chyba, to jest jakiś kompleks tego, że oni chyba, niektórzy dziennikarze to są niedoszli muzycy, wiesz? I to jest tak samo jak recenzenci płyt. Ja często jak czytam recenzje swoich płyt, tak sobie myślę, czy ty tak naprawdę nie chciałeś po prostu sobie trochę upuścić jadu na mój temat i czy naprawdę tą płytę moją przesłuchałeś? Ale ciul z tym.
A pierwsza część twojego pytania, to ja spotkałem się z taką sytuacją osobiście. Proszę. Tak? Z autopsji, więc to nie jest jakiś mit, nie mogą ludzie z ciebie zrobić wariata, bo wiem, że głosiłeś to i zaraz jesteś palony na stosie. Tak, tak, tak. No wiadomo, jak ruszysz hydrę, no to hydra się odezwie, nie? Tak. Tak, więc ja miałem taką sytuację nie z dziennikarzem, ale z człowiekiem, który jest nie dziennikarzem, ale działa w świadku muzycznym i on się chciał dopisywać po to, i żeby, no wiadomo, że z tego są zyski, jeśli ta piosenka przynosi profity, kiedy ona jest grana. Tak. Ale też ta propozycja rozszerzyła się nawet do kupienia mojej piosenki, wiesz? O. Tylko, że ja ci to powiem, co ja o tym myślę z perspektywy tego, który wydaje tą piosenkę. Tak. Jeśli jesteś matką i rodzisz dziecko, tak? Albo jesteś ojcem i po prostu to jest twój syn czy twoja córka, tak samo moje piosenki są moimi dziećmi. To niech mi ręka uschnie, mi to nagrane u siebie na kamerze, że jeśli kiedykolwiek dopuściłbym się takiego procederu, to jest jak sprzedanie dziecka. Słyszycie? Słyszycie wszyscy? Ja takich rzeczy nie robię. Miałem taką sytuację, byłem w dupie finansowej. Naprawdę to było kuszenie diabła. Ja tego nie zrobiłem. I wiesz co? Powiem ci, jaka jest nagroda za to. Ta piosenka jest ze mną po dziś dzień i ja dzisiaj tobie zagrałem na przykład. Zajebiście, ci dziękuję. Tylko przedstaw Bartka. Bartek, wiesz co, nie mam rodzonego brata. Mama i tata jakoś tak wykombinowali, że mam siostrę starszą. Ja całe życie chciałem mieć brata i do kogoś, do kogo mogę powiedzieć bez ważenia tego słowa przyjaciel. I akurat tak się zdarzyło i fajnie, że to było wszystko przed Voice of Poland, więc wiem, że to było szczere, choć wtedy pomyślałem, że to nie jest szczere. Bartek jest osobą, która po prostu gdzieś spotkała mnie na festiwalu, usłyszała mnie i chciała mi pomóc. A jestem nieufny co do świata, wiesz, bo po prostu ten show biznes nauczył mnie, że nie ma być co za bardzo ufnym. No i Bartek po prostu postawił mi zespół na nogi, pokazał, jak to musi być poukładane od strony, żeby to było małe przedsiębiorstwo mimo wszystko. Ale przede wszystkim od jakichś 3 lat jest moim kompanem we wszystkich sytuacjach, jeśli chodzi o sprawy muzyczne, jeździ ze mną i pomógł mi w takich sytuacjach, o których nie mogę nawet powiedzieć. Nie, to po prostu, Bartek, które? Jeżdżą za wami panienki przy takiej oglądalności jak Małkarz? Myślę, że nie. Myślę, że słuchają na pewno. No. Rozumiem. Słuchajcie, bo muszę... A on jest strasznie dyplomatyczny, ale tak naprawdę jest, wiesz... Słuchajcie. W tym rock'n'rollu to co nam zostało? Już tylko te granie tych koncertów. Ale powiedz, Łukasz, słuchają nas teraz młodzi ludzie, którzy grają na gitarze i naprawdę cię lubią. Powiedz, tak? Co byś powiedział im, tylko takie 3 krótkie rady dla młodego muzyka, który jest rockmanem, nie jest zepsuty przez disco polo i nie pije, nie śpa, okay. I chce coś To ja robić. Tak chcę popatrzeć w oczy, więc ja może sobie spojrzę tutaj. Tak. Słuchajcie, młodzieży moja kochana, pamiętajcie, że bierzecie się za rock'n'rolla i w rock'n'roll nie można dawać dupy. Bierzecie się za muzykę, gdzie pewni moi idole przypłacili życiem to, za co śpiewają, bo musieli dotknąć samej ciemności, więc naprawdę nie walcie w kulki, jeśli się bierzecie za tą muzykę. Nie kombinujcie, że przez to, że będziecie się brali za rock'n'rolla, będziecie sławni i tak dalej. To nie wyjdzie. Najpierw szczerość, a potem cała ta domieszka tego ekwiwalentu rock'n'rollowego. Dziękuję bardzo. Bądźcie szczerzy w tym, słuchaj, co robicie. Najbliższe koncerty, gdzie można was zobaczyć mimo pandemii? Ty mi odpowiedz, ja się polityków pytam, kiedy ja w końcu zagram. Robią nam te obostrzenia, tak to nam pięknie uszyli, że nie wiadomo, jak mamy ten koncert zagrać. Jestem wypuszczony od koncertów, nie wiem, na jesień mam, wiesz, zabukowane kluby, ale czy my zagramy te daty, mam nadzieję. No to dobra, to mówimy teraz do polityków słowo. Odepnijcie nam te koncerty, bo każdy by chciał pograć, to prawdziwym artystą jest. Łukasz, tak. Powiedz mi teraz jeszcze taką sprawę. Rzecz, która cię najbardziej irytuje w show biznesie. Polski. Układy. Pieprzone układy. Betonowy mur. Po prostu nie kryterium jest tego, czy jesteś grany talent, ale to jest odwieczny problem, ale po prostu pierdzielone układy, nie? Pozdrówmy teraz Leszka Cichońskiego i rekord Guinnessa we Wrocławiu z znamiennym znakiem UniWipe. Leszek, pozdrawiamy cię serdecznie. Trzymaj się, Lechu. Powiedz mi, kogo byś chciał zobaczyć na pierwszym miejscu listy przebojów w Trójce z polskich artystów? Poczekaj. Wiesz co, kogo chciałbym zobaczyć? Ja uwielbiam Natalię Kwiatkowską z Cheap Tobacco i to jest dla mnie skandal, że wiesz co, że ona nie jest po prostu cały czas medialna i uwielbiam, ona jest tak pozytywna, niesamowicie. Ja życzę po prostu tego akurat Cheap Tobacco, żeby byli na pierwszym miejscu w Trójce. Zajebiście. Z rokowym pozdrowieniem.
Na kanale Rockman za kółkiem gościem specjalnym był człowiek z prawdziwej krwi i kości, rock'n'rollowiec. Na kanale Rockman za kółkiem gościł dzisiaj Łukasz Łyczkowski, człowiek, który nie dał się zagranicznym filmom fonograficznym oszukać. Dzięki Ci, że przyjechałeś i powiedziałeś młodym ludziom, jaka jest rzeczywistość u nas w Polsce. I Bartek. Oglądajcie kanał Rockman za kółkiem. Co noc
tak czekałaś w oknie, by móc upewnić się, że ja w końcu umiem żyć. Umiem żyć.